Cześć wam dzisiaj, Ja jestem wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact, w serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że Shogun Raiden. Zbieramy listę na Shogun Raiden, zapraszam bardzo serdecznie podbijać do z bardzo grzecznie i miło, lista jest otwarta i już za kilka dni, za dni parę Weźmiesz plecak swój i gitarę, 9 dni i 21 godzin z mojej perspektywy 29 minut również zostało mi, z waszej perspektywy zapewne mniej, bo oglądacie to no kilkanaście ładnych godzin potem jak ja to nagram, ale jeżeli ktoś jeszcze chce powalczyć o Jaemiłko to, 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 to zostało wam już niewiele czasu, część z was tych z was, którzy nie połapali na streamie, dajecie mi powoli jedna po drugiej osobie, co mnie cieszy bardzo, dajcie mi znać, że Jaemiłko do was przyszła i wpada i mam nadzieję, że wam się grania nią bardzo podoba, bo ja dalej jestem zachwycony pomimo problemów z tą postacią, wielu rzeczy, które są dość kontrowersyjne i ja jestem, no tak, dalej, jestem, jestem wierny to no co ja poradzę. A jeżeli chodzi o Shogun Zbliżamy się już niedługo już za te parę dni Będziemy robili e, losowanie, rolowanie po tą postać i tą drugą też Żeby nie było, że, że okej, okay. będzie lista, będzie lista I na tą listę bardzo zapraszam, lista będzie dość oczywista I będzie sporo osób, z tego co wiem, sporo osób się szykuje na tą postać Więc już was zapraszam na stream, który już niedługo się odbędzie za te kilka dni Widzimy się plus minus o godzinie... 18.00 zacząłem przed 18.00, bo jeszcze parę osób chce rolować po jałkę. I po rolowaniu po jałówkę, tudzież jej broń, albo ewentualnie bieganiu w się i śmianiu, trzeba podtrzymywać morale i dobre nastroje, bo jakoś, jakoś sobie trzeba radzić. Zmieni się banery polecimy po no Raiden oraz Kokomi, więc mam nadzieję, mam nadzieję, że jesteście gotowi na to, żeby było troszkę zabawniej i radośniej. Do tego czasu mam nadzieję, że będzie dużo zabawniej i dużo radośniej, trzymam za to kciuki, ale Ha, jest jak jest. Dobra ludziska, lecimy dalej do kolejnej informacji, którą dziś dla was przygotowałem, czyli powracamy do mówienia o ray tracingu. RTX, -ie. RTX Fix powinien się nazywać ten fragment odcinka i wracamy do kanału, o którym już Raz co najmniej było, jeżeli nie dwa razy u mnie na odcinkach, czyli Lt.ribjows. A link na dole w przypiętym komentarzu powinien być podlinkowany ten odcinek na karcie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo, bardzo, bardzo zapraszam. Ale jeżeli obserwowaliście to, co Lt.RibJows robił w międzyczasie, to wiecie, że w pewnym momencie był taki przerost formy nad treścią i te wszystkie ray tracingowe rzeczy były tak przesadzone i zbyt nasycone w kolory, że to wyglądało sztucznie, niefajnie. I sam fakt, że ray tracing działa. Nie sprawiał, że Genshin wyglądał lepiej, a wręcz przeciwnie, że Genshin wyglądał, no, jak nie Genshin, co niekoniecznie musi być. Komplementem wręcz przeciwnie nie jest. I tym razem LT Ripjaws Jones zrobił coś, co mi się znacznie, znacznie bardziej podoba. Przekłamania kolorystyczne są mniejsze tam chyba tylko w jednym momencie jest taki bardziej zielonkawy kolor, a w oryginale był niebieskawy, który mi się bardziej podobał, ale to jest kwestia gustu oczywiście. A większość tych zmian pokazuje, że genshin mógłby wyglądać, mógłby wyglądać naprawdę osom, awesome, gdyby ray tracing w tej grze był. A być może i być może nawet kiedyś w przyszłości się pojawi ze względu na to, że piąte PlayStation ma bebechy, które pozwalają na. Sprzętowe ogarnianie ray tracingu, więc jeżeli będą to chcieli wprowadzić, w, oczywiście w pewnym zakresie to nie będzie tak, że gra będzie całkiem ray tracingowa i bawimy się tak jak remedy z controlem, to nie o to w tej grze chodzi. Ale jeżeli wiecie o ray tracingu troszkę więcej niż mniej, to wiecie też, że te promienie odbite i całą resztę. Symulowanie tego to jest coś, co można wykorzystać do wielu rzeczy, na przykład do symulacji realistycznie rozchodzącego się dźwięku. Co nie zmienia faktu, że ten filmik jest osą awesome i część z tych rzeczy ja bym z chęcią zobaczył w y, Genshinie i szczerze powiedziawszy. Ray tracing troszkę więcej mgły wolumetrycznej i wydaje mi się, wydaje mi się, że w niektórych miejscach, szczególnie w Enkanumii oraz w Keźmie, ta gra może rzucać na kolana faktem jak dobrze, jak nierealistycznie, realistycznie dobrze wygląda. Mając to za sobą i odchodząc na chwilę od Genshin'a, chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach. Jedną z nich nie bombardujecie, więc wspomnę o niej, chociaż obiecywałem za bardzo nie ruszać innych tematów, ale powiedzmy sobie, że tak. This War of Mine, gierka polskiego studia, 11-bit studios, studia, studios, whatever, jest w tym momencie do wzięcia, nie za darmo, do kupienia na większości sensownych platform growych, przy czym cały dochód z tej gry Idzie na słuszną sprawę, cały przychód idzie na pomoc potrzebującym w tym konflikcie, który narasta wokół nas. Niestety, jeżeli nie wiecie, co zrobić, w jaki sposób możecie pomóc, pomijając oddanie krwi, tudzież jakieś tam inne doraźne rzeczy, na które możecie się zdecydować. Jeżeli możecie się zdecydować, niektórzy z nas krwi oddawać nie mogą, są ograniczeni bardziej do pomocy, nie wiem, finansowej. To kupienie gry, która przedstawia okrucieństwa życia podczas wojny, jest jedną z rzeczy, które możecie zrobić. Przy okazji, grając ten produkt, możecie zobaczyć, co w niektórych. Rejonach świata się dzieje nie tylko w tym momencie. Na świecie prawie zawsze toczy się jakaś wojna. Nie wiem od ilu dziesięciu lat nie było takiego dnia, żeby gdzieś na globie nie było działań wojennych, więc to jest straszne. Ale This War of Mine, chociaż nie jest grą edukacyjną, to pod niektórymi względami może zostać tak potraktowana, i to są bardzo straszne względy. I szczerze powiedziawszy, bardzo. Bardzo polecam zapoznać się z produktem Był on kiedyś dawany z Afriko Informowałem o tym chyba na gogu Jeżeli nic nie pokręciłem Więc jeżeli mi pamięć nie siądzie To będziecie mieli na dole linki w przypiętym komentarzu Do różnych platform, gdzie można sobie złapać This war of mine i w większości tych przypadków, albo inaczej, zamieszczę tylko te linki do platform, które też nie biorą dodatkowej prowizji za to, że sprzedają ten produkt, tylko cały hajs idzie tam, gdzie powinien. Jeżeli oczywiście chcecie. Przejdźmy dalej, przejdźmy do Bethesdy ze wszystkich firm na świecie, w tym momencie do Bethesdy, bo mogliście nie słyszeć, ale launcher Bethesdy, taki, tak był, taki, taki był, to znaczy jeszcze jest, przestaje istnieć. Bethesda jako taka zmienia właściciela troszeczkę, i przy okazji ich launcher jednym z najgorszych launcherów, może obok tego z Rockstara przestaje również istnieć i będzie migracja migracja wszystkich rzeczy, które posiadacie na Bethesda launcherze na Steama, więc w sumie zasadniczo większość z nas wychodzi bardzo, bardzo, bardzo na plus, bo pomiędzy Steamem a launcherem Bethesdy jest duża dysproporcja bardzo duża dysproporcja, więc jeżeli macie cokolwiek na launcherze Bethesdy, a bardzo możliwe, że macie jeżeli mnie oglądacie od dłuższego czasu, to kiedy Bethesda dawała kilka darmówek, nie było ich zbyt wiele, ale dawali parę Rymówek, to były one dawane na ich Bethesda Launcher. I oczywiście teraz dostaniecie je za Fliko, znaczy się zostaną przeniesione na Steam, a, bo będzie migracja. Link na dole w przypiętym komentarzu jest do tego artykułu, możecie się zapoznać, co, gdzie i jak wszelkie informacje dla Was potrzebne tutaj będą. Przy czym te wszystkie rzeczy to na razie jest tylko przygotowanie. Dokładnie detale dostaniemy w. Kwietniu. Na początku kwietnia rozpocznie się cały proces migracji, i wtedy będziemy mogli zobaczyć dokładnie, na jakiej zasadzie to działa. Będę wtedy też informował, prawdopodobnie wspomnę również na odcinku z Gęsina. Mając to za sobą, ale zanim przejdziemy do spekulacji i spoilerów, z których dzisiaj jestem bardzo dumny, bo musiałem walczyć kłami, zębami, pazurami, żeby cokolwiek dla Was przygotować, bo jako że nagrywam z wyprzedzeniem, to wspomnijmy jeszcze tylko o tym, że bardzo możliwe, że szykuje się coś grubszego. Coś grubszego może się szykować z wielu powodów, ale część likerów i data minerów, których obserwuję, co więcej część likerów i data minerów, którzy nie są jakoś mega popularni, tak jak Lumi, która jest jedyną, którą tutaj wymienię, zaczyna wrzucać informacje, że w razie gdyby, w razie gdyby tu jest moje konto awaryjne. W razie gdyby nagle to konto zniknęło, to proszę rzucać okiem tam, będą jakieś informacje, a może nie, co do tego co się stało, jeżeli coś się podzieje. Kilku takich Likerów i dataminerów dało takie info i tak wzruszyłem ramionami, bo okej, okay. potem Lumi Lumi coś takiego rzuciła. Ona ma to swoje Daisy Yo i Mia drugie i to jest takie, tamto drugie jest nielikowe. I jest tak okej, okay, dobra, to jest dziwne. Potem jeszcze parę osób, którym tak relatywnie nawet sensownie ufam jeżeli chodzi o Liki. Było mm, co jest grane? Dlaczego nagle wszyscy zaczynają przygotowywać się do ucieczki, jak szczury z okrętu, kiedy jeszcze nie mam informacji, że okręt tonie? Ale jakby coś się nagle zaczęło dziać, to wiecie z wyprzedzeniem, że mnóstwo ludzi z różnych ścieżek życia nagle zaczęło informować, że gdyby coś, gdyby coś i to mnie zmartwiło. Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli nie przepadacie, to polecałbym przewinąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy i co się usłyszy, to się również nie odusłyszy. Pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo niektóre z tych informacji mogą się okazać trefne, a inne są prawdziwe na chwilę obecną, a do momentu wejścia na serwery live sporo się zmienić może. Zacznijmy od informacji troszkę bardziej pewnej, która pociekła z kilku źródeł. Wydaje mi się, że Blank o tym pisał, dostałem też to inf od swoich, więc jest to tak, jakby klepnięte z kilku stron. I trawers przestrzeni, jeżeli chodzi o kazm. Trawers kazmu. Trawers, jeżeli. Ja, ja często używam tego sformułowania, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że go używam ironicznie, bo trawers to jest raczej wspinać się, pokonywać góry, a nie biec przez płaski tej wad, jaki był w Monsztat. Ale to słowo mi się bardzo podoba i jakoś tak pasuje mi do zwiedzania Gęszina. Trawers przestrzeni, to brzmi dumnie. Więc wracając do trawersu przestrzeni i trawersu konkretnie w kaźmie, wygląda na to, że kazm będzie jedną z najbardziej. Upierdliwych i nieprzyjemnych lokacji do zwiedzania. Takie informacje do mnie dotarły, że ci z Was, którzy mieli problemy z tym, że w Liue trzeba się sporo wspinać i jest to męczące, upierdliwe i wcale nieprzyjemne, to Liue jest to. Pikuś w porównaniu do Kezmu. Są ze dwa miejsca, które są podobno bardzo, bardzo, bardzo złe. Trzeba wiedzieć, jak się tam wspinać, to zajmuje sporo czasu. Trzeba się dostać z jednego miejsca na drugie, trzeba mieć do tego full energii, żeby sobie z tym praktycznie poradzić bez większych problemów. Wiedzieć, gdzie się zatrzymać, żeby się naładować i wspinać się dalej. Plus, spora część tych głazów i skał jest pod dziwnymi kątami i postać często się na tym blokuje. I pomimo wielu, bardzo wielu zgłoszeń do Michojo, że coś jest nie teges, Michojo na razie nie wygląda na to, żeby przynajmniej na chwilę obecną. Wiecie, do końca tej bety jeszcze trochę zostało. Sporo się zmienić może i sporo się rzeczy zmieni. ją na razie nie reaguje. Podkreślam tutaj na razie, bo moim zdaniem to jest jedna z tych rzeczy, które zostaną poprawione, chyba że będzie to działało tak, jak na przykład sprint od Mony, gdzie od samego początku gry do tej pory są problemy z zaczynaniem się na schodach, albo nawet na płaskim gruncie, jeżeli jakiś kamyczek wchodzi za głęboko. I jeżeli chodzi o to wspinanie się, ponoć jest wiele miejsc, w których po prostu trzeba wiedzieć, którą stroną się wspinać, bo skały wyglądają na plus minus pod takim samym kątem, ale nie które są takie, że nasza postać się odrywa i zaczyna spadać w dół, co jest bardzo bolesne, bardzo brutalne i powrót do tego samego miejsca zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu i jest bardzo nieprzyjemne. Więc takie informacje do mnie docierają, jeżeli chodzi o zwiedzanie kazmu. Przejdźmy do drugiej informacji, która jest ulubioną z moich dzisiaj, przy czym bardzo mocno podkreślam, że to jest sus informacja, niekoniecznie musi okazać się prawdziwa. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że jest trefna, czyli mówimy o postaci, która się nazywa Pardofelis z Honkai Impact. Jeżeli dobrze rozumiem, jest to postać, która dopiero do Kaja się zbliża. Z tego co rozumiem, jeszcze tej postaci w grze nie ma, ale ma być i to już relatywnie niedługo. Więc informacja, która dla nas jest ciekawa, to fakt, że pojawiło się sporo lików. Takich rozmazanych, niewyraźnych, że a czy to jest nowa postać do Genshina, czy to jest nowa postać do Genshina. I nie, to nie jest nowa postać do Genshina, to jest lik z Pardofelis z Honkai Impact. Ale jak temat został ruszony, uderz w stół i nożyca się odezwą W tym momencie nie mam nożycy na stole, ewentualnie pady mi się mogą rozsypać, więc lepiej może nie. Wygląda na to, że z tych postaci gdzieś tam dalej testowanych jest jedna, która ma nazwę kodową Pardofelis albo coś zbliżonego, i jeżeli dobrze rozumiem, jest to na testach albo postaci dorosłej, żeńskiej, Albo nastolatki, tutaj nie mam pełnego potwierdzenia. I jeżeli chodzi o pliki, popodpinane, wygląda na to, że może mieć ogon podobnie jak Pardofejs z Honkai Impact. Według wszelkich informacji, które wygrzebałem, czyli praktycznie 0, ale no ocieramy się prawie o 0, od tej lepszej strony, czyli 0, coś, postać ta nie powinna być spokrewniona z Dioną. I najprawdopodobniej będzie postacią z Sumeru. Jeżeli te informacje są prawdziwe, a weźcie pod uwagę, że mogą być bardzo, 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 bardzo trefne, więc ja bym na to swoich pieniędzy nie stawiał. Ale widząc to, co oni zrobili z Pardofelis, jak fajnie ona ma ten ogon i w ogóle tej animację, i to mi się podoba. Jeżeli coś podobnego będzie w Genshinie, albo jeżeli w ogóle dostanie takie bronie jak ta Pardofelis Honkaja, to ja będę zachwycony. Ja będę bardzo na tak. Mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba. Jest osą. Awesome. Chyba że, chyba że to będzie crossgrowy event z Honkajem i to jest ta prawdziwa Pardofelis. Taka rzecz też istnieje. Mając to za sobą, chciałbym przejść do ostatniego rzutu spekulacyjnego na dzisiaj, czyli coś o czym mówiłem wczoraj. Artefakty dla Jamico z kolejnego źródła dostałem bardzo zbliżone informacje z troszkę innym tłumaczeniem troszkę inne nazwy czyli ten set artefaktów, o którym mówiłem wczoraj bardzo mocno bazujący na używaniu elemental skilla. To jest coś, co od kolejnego źródła do mnie dociera co może, a może niekoniecznie zwiększa szansę na prawdopodobieństwo istnienia tego. Mówię, że niekoniecznie dlatego. Że akurat to źródło bardzo mało wiarygodne z mojego doświadczenia jest, ale zobaczymy. Przy czym to źródło sugeruje, że ten artefakt może się pojawić już w aktualizacji 2.7, a w przeciągu najbliższych kilku dni, konkretnie mniej niż 9 dni, powinny się pojawić jakieś sensowne przecieki z tego artefaktu razem ze screenshotami z jego wyglądem i z całą resztą, bo jest to coś, co michojo chce, żeby wyciekło. Takie informacje do mnie docierają. To jest coś, nad czym się zastanawiałem wczoraj i to jest coś, co możliwe, że się pojawi już na dniach. Jeżeli się nie pojawi, to kolejny gwóźdź do trumny od tego źródła, przynajmniej w mojej perspektywie. Do tej pory zazwyczaj się myliło, ale nie zawsze, więc stąd też przekazuję to dalej. Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że dzisiejsza miejscówka tutaj na dole w NC nieczęsto bywam, ale jest od Alexia 22 2, 2, 4. DZIĘKUJĘ CI, BARDZO TU JEST SYMPATYCZNIE I NIETYPOWO JAK NA MOJE odcinki JESTEŚ OSOM! Awesome. I pamiętajcie, że wciąż trwa Daily in Web Event i jeżeli odhaczacie to codziennie, to dziś powinien być bodajże przedostatni dzień, czyli czerwone szmaty z ekspemte te gorsze, a jutro będą ostatnie szmaty z XPem te fioletowe, te lepsze. Nie zapomnijcie również wbicić do plecaka, do zakładki z gadżetami, gdzieś tu powinny być... Gadżety, sprawdzić jak długi cooldown wam nie pozostał na parametric transformerze. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim wspierającym jesteście osom, awesome. jesteście wspaniali wszyscy lisi magowie i tym bardziej lisi arcymagowie. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia dobrego dzienka świetnych pięciogwiazkowych roli. Niech Boże karędzi wam sprzyja, a my widzimy się przy następnej okazji, która najprawdopodobniej nadarzy się już jutro. Miłego, do następnego i hej! So let's not call it that. Mam nadzieję, że nie przesadziłem zdarciem się Shogun Raiden. M z mortalem się skojarzyło.